Hej mordeczki, chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać o samoopalaczach, ponieważ zaczęłam używać samoopalacze ponad rok temu i przez ten ostatni rok zbadałam dużo produktów, dużo różnych konsystencji, dużo różnych rękawic do aplikacji. Przeżyłam swoją pulę wpadek, kilkukrotnie wyglądałam jak mandarynka albo pomarańcza, co tam oczywiście w komentarzach zauważaliście. Bolało serce, ale mieliście rację, kurde, przeginałam. Tak więc po tym roku przychodzę do Was z moimi najbardziej sprawdzonymi produktami, najbardziej sprawdzonymi narzędziami do aplikacji oraz z moimi poradami, jak ten samoopalacz nakładać po prostu ładnie, estetycznie, zwłaszcza w tych najtrudniejszych miejscach, takich jak dłonie czy łokcie. Pokażę również na sobie, jak aplikuję samoopalacz na całe ciało, tak więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to robić, czym to robić i w ogóle jak się do tego wszystkiego zabrać, to zapraszam do oglądania. Jedno z najczęstszych pytań, które mi zadajecie, to czemu nie wolisz iść na solarium? Po co Ci ten samoopalacz? I tutaj powiem, sprawa wygląda tak, że aby osiągnąć taki efekt, musiałabym prawdopodobnie na solarium chodzić z 3-4 razy w tygodniu, czyli pewnie 4 serie po 5-7 minut, każda kosztuje 10-12 zł, podczas gdy, aby osiągnąć taki efekt, smaruje się samoopalaczem raz w tygodniu. No i oczywiście taki samoopalacz kosztuje więcej niż jedna wizyta na solarium, natomiast jest to dużo większa oszczędność czasu, moim zdaniem. No i jak tak się finansowo to przeliczy, to wychodzi naprawdę bardzo podobny koszt. Plus samoopalacz nakładam w domu, co jest dużo wygodniejsze niż wyprawa do solarium, rozbieranie się w solarium i ogólnie, no moim zdaniem samoopalacz po prostu jest bardziej komfortowy, opłacalny i szybszy. Kolejne częste pytanie to jak przygotować skórę pod samoopalacz. No to najważniejsza rzecz, no to trzeba ogolić nogi. Ja osobiście też golę ręce, ponieważ mam bardzo grube włosy i na rękach i zauważyłam, że jak się smaruję samoopalaczem, to tutaj przy samych mieszkach włosowych, czy tam wiecie, przy samej nasadzie włosa robiły się takie kropki, jakby, bo samoopalacz się zbierał. Jeżeli nie jesteście takim włochatym gorylem jak ja, to pewnie nie będziecie mieli takiego problemu i nie musicie golić rąk, ale przynajmniej polecam ogolić nogi, bo wtedy to naprawdę będzie się przepięknie nakładało. No i druga rzecz, warto robić peelingi ciała, tylko tutaj nie martwcie się, nie musicie tego ciała peelingować za często. Ja osobiście jestem strasznie leniwa, jeśli chodzi o peelingi i robię je maksymalnie 2 razy w miesiącu, a samoopalacz stosuję co tydzień. Tylko jeśli chodzi właśnie o to peelingowanie, to jest jedna bardzo, bardzo, bardzo ważna kwestia. Warto sięgnąć po jakieś akcesorium peelingujące, ponieważ taki przedmiot nie zostawi Wam na skórze żadnego osadu, a bardzo często peelingi mają w sobie, wiecie, takie peelingi właśnie w słoiczku, w opakowaniu są na przykład tak jak ten odżywcze i widzę tutaj, że ten peeling zawiera w sobie masło shea. Na skórze po takim peelingu zostaje osad. Samoopalacz na takim osadzie będzie wyglądał fatalnie. Ja Wam najbardziej polecam rękawice, szczotkę, gąbkę. Na przykład ta rękawica jest z Rossmana. Firma nazywa się Bitan, ale ja Wam wszystko podlinkuję w opisie, tak więc tutaj każdy produkt będziecie mogli sobie zobaczyć. Nie pamiętam, ile one kosztują, ale wiem, że są dostępne we wszystkich Rossmanach i moim zdaniem to jest po prostu najłatwiejsza opcja. Przechodzimy do produktów, które Wam polecam i tutaj uważam, że najłatwiej jest zrobić dobrą opaleniznę przy pomocy pianki. Ogólnie wiadomo, mamy jakieś tam balsamy, mamy takie wody delikatnie opalające, mamy na przykład takie kropelki, które dodajecie do kremów. Jest naprawdę mnóstwo opcji, jeśli chodzi o samoopalacze, ale ja wolę takie opcje dla debili, dla po prostu ludzi bez talentu, takie opcje, które same robią robotę za nas. I z mojego tutaj doświadczenia takimi produktami są pianki. Pianki są różne i ja nie ukrywam, że ciągle jeszcze badam mnóstwo różnych produktów. Te produkty, które Wam dzisiaj pokażę, to są produkty, które używam od roku, od pół roku, którym ufam w nocy, o północy. Nawet, nawet jakbym była pijana i bym się nimi smarowała, to wiedziałabym, że będę wyglądać pięknie. Mimo, że no raczej nie spodziewałabym się po pijaku wielkiej precyzji. Produkty, które ja używam, są naprawdę drogie. Natomiast przeprowadzam obecnie badania nad 4 produktami z Rossmana, które kosztują tak do
6 dych. I oczywiście muszę je przebadać, muszę dać im trochę czasu, muszę pójść na siłownię w tej opaleniźnie i ogólnie troszeczkę w nich pożyć, ale na pewno za jakiś czas przyjdę do Was z tańszym zamiennikiem tych produktów. No a dzisiaj przedstawię Wam te produkty, które używam, w które wierzę. Produkty, których używam obecnie, pochodzą z dwóch firm. Pierwsza firma to jest dostępna w Sephorze Vita Liberata i tutaj mamy piankę Phenomenal w odcieniu Dark. Tam jeszcze jest chyba Medium i Light, tak więc jeżeli jesteście mega bladzi, no to ta pianka Medium może być super. Chociaż to, co widzicie teraz na mnie, to jest odcień Dark, czyli to nie jest wcale aż taki ciemny odcień. Wydaje mi się, że ta pianka daje taki zdrowy, słoneczny odcień, ale jeszcze nie jestem taką totalną skwarką ze smalcu, jakkolwiek. No i druga firma, którą uwielbiam, to jest Mine Tan. Wy mi zawsze piszecie, że to jest Mineta, z boczuchy. Dobra, ja ten żart już od Was słyszałam tyle razy, że za każdym razem, jak ktoś mi go wysyła, to po prostu już mam taki facepalm. Bo wiecie, wy myślicie, że o właśnie, wymyśliłam super żart, a ja to słyszę 500 raz. No nie, ta firma nazywa się Mine Tan. Proszę tam się uspokoić. Jest to pianka kokosowa w odcieniu super dark. Ta ręka jest wysmarowana tą pianką, tak więc tutaj wyraźnie widać, że te dwa produkty mają identyczny kolor. I to jest serio identyczny kolor, przepiękny, oliwkowy, taki właśnie słoneczny. Ta pianka to produkt, którym smarujemy się wieczorem, idziemy w nim spać, rano bierzemy prysznic, no i mamy piękną opaleniznę. Natomiast ta pianka to jest produkt, którym smarujemy się na godzinę, na 2 godziny albo na 3 godziny. I tutaj mamy jakby stopniowanie efektu po każdej z tych godzin, ale ja i tak idę w niej spać. Ja po prostu zawsze śpię w samopalaczach, tak więc w ogóle walić te informacje. Ja śpię w obu tych produktach i efekt, tak jak widzicie, jest identyczny. Jest jeszcze trzeci produkt, który używam. Natomiast ten produkt to już jest gruba sprawa, ponieważ jest to najciemniejsza pianka mojego życia. Też z firmy Mine Tan i ona się nazywa Absolute X60. Odcień Ultra Dark. Jak już samoopalacz nazywa się jak jakiś motor wyścigowy, to oznacza, że będzie ostro. Tak więc tutaj z nim radzę ostrożnie. Tym samoopalaczem zrobiłam sobie najgorsze, najbrzydsze dłonie świata i niestety on ma wybitną trwałość, tak więc te obrzydliwe dłonie trzymały się przez 5 dni. Masakra, naprawdę wstyd było wyjść do ludzi. Natomiast czemu Wam go polecam? On po prostu jest świetny do mieszania go z tymi jaśniejszymi samoopalaczami. Czyli powiedzmy, daję sobie jedną pompkę, znaczy dwie pompki tego jaśniejszego i jedną pompkę tego. No i wtedy mam taki dyskretnie ciemniejszy kolor, pięknie to wygląda, a ręce dalej są normalne. Poszłam sobie poprawić tego małego kłaka i teraz wyszedł mi taki komunijny makaron. No nie wiem, jakoś po prostu nie mogę się dzisiaj dogadać z tymi kłakami. Jeśli wyglądam jak debil, sorry, kurde, nic z tym nie zrobimy. Nie, przecież nie będę go teraz prostować, no nie? No ale dobra, przejdźmy do aplikacji samoopalacza. I tak jak wspominałam, ja w samoopalaczu zawsze idę spać, tak więc wieczorem biorę prysznic, golę nogi, robię peeling albo nie, zależy jak mam ochotę, wychodzę spod prysznica i pierwsza ważna rzecz to musicie, czy tam warto, bardzo, bardzo dokładnie wysuszyć ciało, ponieważ samoopalacz w połączeniu z wodą albo z wilgocią będzie Wam robił plamy i to wszystko będzie bardzo źle wyglądało. Jeśli chodzi o to suche ciało, to jeszcze jest jedna uwaga, trzeba też mieć suche włosy. Ja wielokrotnie nakładałam samoopalacz z mokrymi włosami i potem się dziwiłam, że na plecach mam jakieś takie dziwne kropki, plamy i aż się zastanawiałam, czy mam jakiś problem ze skórą, czy coś, że mi samoopalacz nie chwyta, a to po prostu woda kapała z włosów, rozpuszczała samoopalacz, no i była porażka. Tak więc suche włosy, suche ciało. Jeśli chodzi o aplikacje, ja używam rękawice. Miałam już w swojej karierze kilka rękawic do aplikacji. Ta właśnie jest z Vita Liberata, z Sephory. Ona jest moim zdaniem strasznie słaba. W ogóle, no nie, bardzo, bardzo nie polecam, nie sprawdziła mi się. Natomiast naprawdę przecudowną rękawicę ma ta firma Mine Tan. Mięciutka,
taka jakby gruba, więc ten samoopalacz nie brudzi Wam ręki od środka. Tutaj ręka pozostaje czysta. No i po prostu jest aksamitnie milutka, mięciutka. Nakładanie samoopalacza zaczynam od nóg. Potem przechodzę na brzuch, a na koniec ręce, szyja. I tutaj kolejność ma, powiem Wam, o dziwo pewne znaczenie, ponieważ gdybym zaczynała od rąk, potem przechodziła na brzuch i kończyła na nogach, to przez to, że się pochylam, aby smarować nogi, miałabym takie paski na brzuchu. Się robią fałdki i wtedy samoopalacz się krzywo rozkłada. Ja też oczywiście już miałam pasiasty brzuch, więc mam sprawdzone, że nie warto. Są dwa trudne miejsca, na które moim zdaniem warto uważać. I po pierwsze będą to łokcie, a po drugie będą to dłonie, w szczególności palce. I tutaj, tak jak widzicie, ja zaczynam aplikację samoopalacza na całą rękę i dopiero resztką produktu na rękawicy wjeżdżam na łokieć i robię to na zgiętym łokciu, żeby dokładnie samoopalacz wszedł w te wszystkie zagięcia. Następnie maksymalną resztką produktu przechodzę do dłoni. Dokładnie rozprowadzam produkt pomiędzy palcami, ale na końcu też zginam palce i rozprowadzam produkt tak, aby wszedł w te zgięcia. I tutaj mam dla Was jeden trik, który sprawia, że dłonie wyglądają pięknie za każdym razem. Odkryłam go dopiero niedawno i jestem zachwycona, a mianowicie biorę taką maleńką ilość kremu do rąk, ale serio maleńką, taką jak widzicie tutaj, i smaruję tym kremem same palce i mam wrażenie, że dzięki temu samoopalacz się troszeczkę rozrzedza i delikatniej chwyta, ale pamiętajcie, że tego kremu tutaj naprawdę musi być mało, bo to nie można przesadzić, nie można tego samoopalacza zupełnie rozpuścić. Twarzy nie smaruję samoopalaczem, chociaż wypróbowałam kilka produktów do opalania twarzy, ale zawsze kończyło się to tak przesuszoną mordą, jakąś po prostu taką masakrą, że stwierdziłam, że odpuszczam sobie ten pomysł. Moja twarz jest najwyraźniej stworzona do wiecznej białości i tyle. Dlatego też samoopalacz doprowadzam dotąd. Czyli jeszcze podbród sobie samoopalaczuję, ale już od tej linii nic. No i oczywiście pamiętajcie też o tej strefie za uszami, tutaj przy włosach, to jest mega ważne. Przy kitkach naprawdę będzie to dziwnie wyglądało, jeśli zapomnicie tutaj posmarować strefę przy włosach. Michu, teraz Twoja ulubiona część. Trzymaj. Plecki. I szyję już smarowałam, jak to. Jak oceniasz zapach ogólnie? Powiedziałem, że raczej bezzapachowy. Ten jest dosyć spokojnie? No. A jak się ze mną śpi, to przeszkadza ci ten zapach? Nie. No wiesz, mi nic nie przeszkadza prawie. Trochę mi przypomina mleko kokosowe, ale... Tak, bo to jest pianka kokosowa, czyli czuć. Ale tak... Bardzo. Kumam. Po nasmarowaniu stoję sobie na golasa, puszczam sobie jakąś muzykę i czekam tak 5-10 minut, żeby ten samoopalacz trochę wysechł. No i przebieram się w ciuchy, w których śpię. Ja osobiście śpię w getrach, golfie i skarpetach, po to, żeby nie brudzić pościeli, ale tutaj też jak co, nie bójcie się, bo te samoopalacze się bardzo łatwo z pościeli ścierają. Tak więc jeżeli macie jasną pościel i może coś tam się gdzieś zetrze, to nie martwcie się, naprawdę to na luzie się spierze. Nigdy nie miałam tutaj żadnych problemów z tym. No i potem rano po samoopalaczu zawsze trzeba wziąć prysznic. Po pierwsze dlatego, że się trochę śmierdzi jak palony kurczak. Te samoopalacze, które Wam polecam, mają naprawdę ładne zapachy i dobrze się po nich pachnie, ale mimo wszystko zawsze gdzieś zostaje ta nuta wędzonego, palonego kurczaka i nie chcecie tak iść do pracy, do szkoły, no bo to jest jakieś takie dziwne. Tak więc rano koniecznie prysznic, trzeba się dokładnie wymyć, żeby zmyć z siebie resztki samoopalacza, żeby też nie brudzić ubrań. Teraz przechodzimy do jednej z ostatnich kwestii, czyli do tego, jak o tę opaleniznę dbać. Ogólnie najlepiej dbać o tę opaleniznę po prostu po każdym prysznicu, smarując ciało jakimś balsamem nawilżającym. I tutaj opcje są różne. Serio, byle który balsam sobie weźmiecie, będzie spoko, pomoże już o tę opaleniznę dbać, ponieważ ogólnie zadbana skóra lepiej trzyma opaleniznę. Tak więc po prostu nawilżajcie skórę. Jeśli chodzi o kremy do ciała, które ja Wam polecam, no to z takich mega tanich Eveline
I to jest mój ulubiony, ponieważ on ma w sobie złote drobinki. Tak więc jak ja się nim wysmaruję, no to potem cała jestem w takich złotych drobinkach. Mi się ten efekt podoba. Nawilżenie jest takie, wiecie, lekkie, szybkie, łatwe, nakładam ciuchy, nie kleje się. Ogólnie Eveline ma dużo balsamów, one kosztują chyba coś około 19-30 zł, więc mega polecam. Kolejny, który bardzo lubię, jest z firmy Kloshi i ta firma ma zajebiste składy. On jest dużo droższy. Kosztuje chyba coś pod stówkę, natomiast jeżeli pilnujecie składów, naturalne, organiczne składniki są dla Was ważne, no to to będzie coś dla Was i on też jest bardzo lekki, więc cyk, cyk, nakładacie ciuchy, nie kleicie się. Natomiast mam jeden balsam taki typowo przedłużający opaleniznę właśnie z firmy Mine Tan. I rzeczywiście zauważyłam, że jak smaruję się nim, to opalenizna trzyma się troszeczkę lepiej. No ale znowu jest to produkt droższy, no więc czy to jest aż tego warte? No nie wiem. Ja go dostałam w jakiejś paczce, no to używam. Natomiast najbardziej Wam polecam kupić sobie jakieś tanie byle co i to zrobi robotę i tyle. Naprawdę, więcej nic w życiu nie potrzebujecie. I ostatnia kwestia, którą trzeba tutaj poruszyć, to jak ten samopalacz się zachowuje przy częstym chodzeniu na siłownię. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że przy tych produktach, które ja Wam polecam, zaobserwowałam minimalne, ale serio minimalne schodzenie samoopalacza tutaj na zgięciach biologia, no Jezu, jak to jest, no na tych zgięciach, tych rzeczy, które ja kurwa nie wiem jak się nazywają, bo jestem przychlastem z matfizu i miałam dwóje z biologii, no i też zaobserwowałam lekką bladość samoopalacza na tych zgięciach przy pachach. Ja wiem, że to są pachy, akurat to ogarniam. Natomiast one są mega dyskretne, praktycznie niewidoczne i gdyby nie Wasze pytania o to, to nawet bym nie zauważyła, że coś się dzieje, tak więc osobiście uważam, że nie jest to duży problem, chociaż są samoopalacze stworzone dla osób bardzo aktywnych fizycznie. Tak więc też jest to temat do przebadania. Ja osobiście jeszcze nic nie wiem o takich samoopalaczach, tak więc się nie wypowiadam. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was chociaż trochę pomocny. Staram się naprawdę zebrać tutaj wszystko, co wiem, wszystko, co sama stosuję. Tak jak mówię, badania nad tańszymi zamiennikami trwają, ale jeszcze trochę potrwają, tak więc sorki, ale tutaj uzbrojcie się w cierpliwość. Uzbrojcie czy uzbrojcie? Nie wiem, ale no, miejcie cierpliwość. Na pewno znajdę coś, co będzie fajne i tanie. No i jak tylko znajdę, natychmiast do Was przyjdę z tym tematem. Tak więc dzięki za oglądanie. Jak zwykle zapraszam do komentarzy, jeśli macie więcej pytań, jeśli macie jakieś zajebiste produkty do polecenia z Waszego doświadczenia. No i zapraszam do subowania na Insta i widzimy się następnym razem. Cześć!